Olena ma 37 lat i jest mamą dwójki dzieci. Do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu trafiła z pokowidowym włóknieniem płuc oraz rozedmą. Jej stan był na tyle poważny i zagrażający życiu, że uratować mogła ją tylko transplantacja. Zachorowałam na COVID-19 dwa razy. Po tych chorobach było zrobione badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej i wykryto u mnie rozedmę. Po dwóch miesiącach pojawiła się pierwsza odma, ale przed tym, a po badaniu TK klatki piersiowej, lekarze rekomendowali, abym nie wykonywała ciężkiej pracy i przebywała w domu. Wtedy pojawiła się druga odma i założono mi dwa dreny i z tymi drenami przyjechałam do Zabrza. Raz wróciłam do Lwowa z tymi drenami, potem drugi raz pod dwiema butlami tlenu. Na końcu wylądowałam już w Zabrzu. To była ciężka droga. Olena była zakwalifikowana do przeszczepu w Ukrainie, ale wtedy wybuchła tam wojna. W maju dowiedziała się, że w Ukrainie znalazł się dla niej dawca, jednak ryzyko odrzutu organu było zbyt duże. Wtedy trafiła do Zabrzeńskiego Śląskiego Centrum Chorób Serca. Dziś czuje się dobrze i tak naprawdę do formy doszła w kilka tygodni po operacji. Jedyną szansą na uratowanie takiej osoby jest założenie drenu do jamy opłucnowej. I tak właśnie miała ta pacjentka. Dodatkowo to zwłóknienie płuc, które pacjentka miała, na to zwłóknienie płuc nałożyła się choroba COVID-19, która dodatkowo jeszcze osłabiała funkcję tych płuc i doprowadziła aż do takiego stanu, w którym jedyną szansą na prawidłową wymianę gazową, na uratowanie w ogóle pacjentki było przeszczepienie tych płuc. Trudność zabiegu polegała przede wszystkim na tym, że operacja była obarczona dużym ryzykiem. Mimo młodego wieku pacjentki jej płuca były w fatalnym stanie, a dodatkowo pojawiło się sporo komplikacji. Olena dostała nowe płuca i tym samym drugie życie w sierpniu, a zabieg przeprowadził zespół lekarzy z Zabrza z udziałem kardiochirurga z Ukrainy.